Hello there. Hello there. Hello there. Dzień dobry! Siemanko, Mańku. Dzień dobry, Wika. Co tam, jak tam? Jak wasze nastroje? Nastawieni na rozpierduchę dzisiaj? Ja można powiedzieć, że tak. Si, bardzo ładnie. Ja można powiedzieć, że tak, mam jutro wolne, więc jutro też będzie. Jutro też będzie. Jutro myślę, że będzie nie tylko The Last of Us. Myślę, że zrobię jeszcze coś ponad to. Nie no, Wika, ucz się tam na spokojnie, tu nie będzie nic aż tak ciekawego. Żebyś miała nie pochłonąć matmą. Proszę cię. Tak, tylko jeszcze nie postanowiłem do końca, co jutro będzie poza The Last of Us. The Last of Us na pewno, bo im szybciej to skończę, tym większa szansa, że skończę w ogóle. Natomiast coś wymyślimy. A, no tak, nie no, to bardzo ładnie. Dzisiaj w ogóle, nie wiem czy wspominałem o tym wczoraj, ale dzisiaj miałem 8 godzin szkolenia i to takiego, że siedziałem sobie sam i robiłem e-learningi. I to było najcudowniejsze, co mnie w pracy kiedykolwiek spotkało. Po prostu
siedziałem i oglądałem prezentację i robiłem testy z niej. Więc wspaniała rzecz. Szkoda, że tak rzadko. No ale dobra, lećmy z tym koksem. Kurde, co to są dodatki? Czekaj. Grafiki koncepcyjne i galeria modeli i za kulisami. Nice. I to mi się odblokowuje, rozumiem, za każdym razem, jak sobie gdzieś tam pójdę dalej. Nice. Wiedziałem, że to tak działa. Nie wiedziałem, że tyle dostanę w jednej grze. Na koniec zróbmy. No, masz rację, ale już kliknąłem. O, dobra, już... To z tym zaczekamy. Tak, chcę do menu głównego. Zrobię wam showcase. Jak uda mi się przejść tę grę, to pokażę wam wszystko, kurwa. Dobra, lecimy dalej. Śródmieście tym razem. Cieszę się przynajmniej, że shaderów dzisiaj nie chciał ładować od zera. W ogóle była jakaś aktualizacja, chcę powiedzieć, i coś tam przy niej grzebali. Jak mi się uda... A, rozumiem, taka afirmacja. Tak, przejdę, oczywiście, że ją przejdę. Podejrzewam, że nie będzie taka strasznie długa, skoro upchnęli to w jednym sezonie, nie? Swoją drogą to było ciekawe, bo tam te dwa odcinki przed finałowym, to już ludzie zaczęli się zastanawiać, jak oni to zrobią. Czy w ogóle planują, bo były dwa scenariusze, że albo to zraszują i zrobią tak po łebkach, albo w ogóle rozciągną to na drugi sezon, nie? Się okazało, że nie wybrali ani jednego, ani drugiego, z tego co wiem, tylko jakoś tam sobie dali radę. No tak, nie? Wczoraj zrobiliśmy w zasadzie w niecałe 2 godziny jeden odcinek. Ale ja nie wiem, czy ja się będę trzymał tych odcinków, tak szczerze wam powiem, bo... Tak, trzeci odcinek z Billem i tym drugim. To... No jego tu w zasadzie praktycznie nie będzie, nie? Więc co miałbym robić w tym czasie? Frankiem, no właśnie. Kaszojat w pierdolę tam coś pod nosem. Więc co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. Niestety doraźny. Co to do cholery było? Jest, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. To jest ma jaja jak zwykle. Że dziś mi będzie dane powalczyć z jakimś zombiakiem, no jeśli by się to złożyło równo z serialem, to tak, to byłoby. Chodź, Kaszojat. Ja ci kurwa pokażę. Nie, nie da się. Ojej. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. No nie, no powiedzmy sobie szczerze, nie mogę jej zabić. Ona mi będzie jeszcze potrzebna do przejścia tej gry. Żebym w ogóle miał jakiś cel, jakikolwiek. A, i wiecie co? Ja sobie wczoraj tak wróciłem do tego streama, jeszcze po streamie, żeby zobaczyć, co się w zasadzie stało, że włosy już nie wyglądają tak fatalnie, nie? I okazało się, że jak wtedy zmieniłem ustawienia na te takie półśrednie, to one po prostu po zapisaniu się nie zapisały, nic się z nimi nie stało, dopiero jak gra się wypierdoliła i potem ją wczytałem. Wiecie, już trochę byłem bardziej zaangażowany w fabułę, w strzelanie i tak dalej. Więc nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale wtedy dopiero te ustawienia jakby się zapisały, zatem...
Wystarczyło ją zresetować. Umarł niedawno. Być może. Lepiej stąd chodźmy. Myślę, że coś mu do głowy strzeliło. Kurwa, w górę, w dół, tu mam drzwi, to w sumie może tędy. Gra jest o tyle nietypowa, że nie daje żadnej minimapy, żadnych znaczników i w zasadzie się muszę domyślać, gdzie powinienem iść, ale z drugiej strony te levele są na tyle fajnie przemyślane i zrobione, że tak wchodzę do pomieszczenia, już mniej więcej wiem. Wait, jakie ammo? A, jest ammo, rzeczywiście. Znaczy, to nie wygląda mi na ammo, nie? Dobra, przeczytam wam to. Przybycie do 2438A. Brak kontaktów, SL Patrol. Przemieszcza się w kierunku centrum. Brak kontaktu. Brak pierdolonego kontaktu. Sher? Adwater? Zgłasza kontakt wzrokowy słaby. Zarażeni w drugim stadium infekcji w pobliżu zawalonego biurowca. Badanie przypadku. Wiele kontaktów z zarażonymi. Sher. Adwater. Sahach. Sahach. Kulicz. Zabici w akcji. Otoczony, wycofany do wnętrza budynku. Oczekuje na ewakuację. Shit. Właśnie, backspace, bo nie escape. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Szachmat. Trochę tak było. Dobra, zajrzyjmy tu. Czy to aby na pewno dobry pomysł? Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie wykorzystują fale dźwiękowe. Nie ma uderzy? Tak. Klikać, musisz się schować, inaczej cię namierzą. Było ważne, co ona mówiła, ale ja praktycznie piąte przez dziesiąte usłyszałem. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Na szczęście wiem, o co jej chodzi, nie? Ale... Uwaga na głowy! Strasznie jest cicha ta gra. Okej. Okay. Nie wiem, że pod tabem mam takie rzeczy, mogę craftować sobie. Broszurka wojskowa, ja to wszystko zabrałem? Matko kochana. Skąd? Fuck. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. No tak, nie, mówię, większość tego już wiem z serialu, nie? Więc nawet nie muszę mieć tej wiedzy. Ale fajnie by było słyszeć to, co się dzieje w grze. To by było naprawdę spoko. Przyjrzę się tutaj, czy nie leży właśnie. Crafting. A, miałem jeszcze spojrzeć, czy ja mogę coś wykraftować. Na przykład... nie mam tutaj kropelki i nie mam papierka. Ciekawe. Ale mogę na przykład sobie stworzyć nóż. Jeden. O! Okej, mam 35 tych... Nie mogę. On naprawdę nie zezwolił na szmaty, nie? Dobra, obszar trybu nasłuchiwania, szybkie tworzenie przedmiotów, szybkie leczenie... Szybkie leczenie brzmi jak coś, czego bym się chciał nauczyć w zasadzie. Ale tak nie za dużo tych umiejek. No dobra. Nauczmy się szybkiego leczenia w takim razie. Kurwa! To możecie liczyć zamiast zgonów, nie? Pomóż mi z tym. No pewnie. Kto jak nie ona? Gdyby nie Tess, to już bym nie żył. To byłoby 6. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Najpiękniejsze jest to, że ja musiałem kliknąć F po to, żeby ona go kopnęła i załatwiła. Rany, ale to była jazda. No faktycznie, kurwa. Nie chcę tego tworzyć, chcę to użyć pod siódemką. Kto to kurwa wymyślił?
No właśnie, nie? To ja nie wiem, jak ja sobie poradzę, jak ona się wydupi. Będzie dopiero survival, on się wtedy... Bo oni ją dali... O, jest alkohol. Oni ją dali tutaj po prostu w formie takiego samouczka trochę, żeby mi nie za wiele groziło, to dali mi kobietę wyzwoloną. A potem jak już skończy się laba, no to wiadomo. Będę sobie musiał radzić sam, jeszcze będzie trudniej, bo z kaszojadem. O kurwa. Lepiej se kucnę. Tam jest kaszojad, jak pięknie zaznaczony, proszę. No proszę, odblokowałem schemat apteczki. To jest dziwne trochę, bo... Dawaj. Bo wydawało mi się, że na apteczkę jeszcze nie mam, ale mam, jak się okazuje. Kurwa! Mam nadzieję, że można to jakoś przełączyć. Tess? Tess? Co ona tam widzi? Jak zahipnotyzowana. Dobra, chyba muszę sam pogłówkować. Sprawdź, czy jest przejście. Pa, jak mnie teraz ciągnie. Temu chłopu się tak nie udało, bo nie było TS przy nim. Dobra. Jak to Eli? No chodź. Halo. To było moje miejsce. No dalej, Dryblasie. Chodź. W ogóle miałem w serialu na tej scenie taki vibe z Jurassic Parku, nie? Z tej sceny z raptorami w kuchni. A idź tam. No, poszło. Jeszcze możesz tam iść. Wydostaniemy się po rusztowaniu. To może przyda mi się ta butulecka. No to. Nie ma innego wyjścia. Proponuję zakończyć przygodę i wrócić do domu. Nie no, serio? O, no. Nie da. I ten klikacz za ścianą, który teraz od echolokacji to po prostu pierdolca dostał, nie? Nie wiedziałem, że to takie dochodowe. Szaleństwo. Tylko nie patrz w tu. Co? Chyba żartujesz. Spoko. Śmiało. Chodzieli. Wszystko gra. Jest przejście. Hmm.
Nie wiem, się przeładował teraz. O. Rewolwer. Sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Czyli mogę z plecaka sobie zmienić rewolwer albo... No dobra, fajnie. Nie ma to sens. O Jezu, on musi serio to wyjąć i przełożyć? Ale jaja. Ale rewolwer ma już 6 pocisków, to też nieźle. Zresztą Joel to miał jakiegoś takiego pierdolca. Na punkcie starej broni zauważyłem. Bo zwróćcie uwagę, że w serialu miał tyle broni do wyboru. Za każdym razem. Czy to... O kurwa. Czy to za sprawą Billa i Franklina i ich samochodu magicznego? Czy też... Chuj. Czy też po tym szpitalu, jak tam na końcu chodził, zabijał ludzi? O kurwa. So sorry! Chuj. O ja jebie. Sześć. Sześć. No, w każdym razie miał masę broni automatycznej do wyboru. I ani razu jej nie wziął. Za każdym razem jakieś bolt actions i takie... Jednostrzałowce. Typowe. Dobra, buteleczka się przyda. Dlatego to jestem pewien. Kurwa. To nie tak miało być w ogóle. Oje ja. A miał mnie nie słychać. Znaczy, miały tylko nasłuchiwać, nie? Ja się całkiem. Dobra, to nie dla mnie. Kurwa. Mi się też odrzut podoba w tej grze. To, co mi się nie podoba w tej grze, to, że muszę się skradać, nie? To nie specjalnie. A czy ja go mogę zabić po cichu? A, no to zmienia postać rzeczy w ogóle. Jeszcze zombiak miał amunicję do rewolweru, to też niezłe. Kurwa! No przecież nie o to mi chodziło. Nie. Pierdolę to. Dobra, jeszcze raz tutaj i spróbujemy się tym razem wstrzelić dla odmiany. Fuck. Ładuj to. Dobra. Teraz musiałbym wyjąć z plecaka drugiego gnata. To jest lekko problematyczne. Właśnie nie wiem. Właśnie dlatego tak mi chujowo idzie, że testu nie ma. Bardzo, bardzo ciężko celuję. To też jest strasznie dziwne.
No można. Dobra. Wyjebałem się z... Chodźcie na dół. Okej. Okay. Nie mogły chwilowo. Dobra. Jak ja mam z tego plecaka? V? Nie było chyba V. Od B. Dziwne, chyba jednak nie. Dobra, potem to ogarnę. Któryś jeszcze może miał jakiegoś gnata? Tak nie za bardzo. No miał. Już tu nie właśnie, tu nie ma jakby potrzeby. Czekaj, tu jest jeszcze. O. No, kijasek to też zawsze spoko mieć. Jakbym wiedział, że tu leży kijasek, to on sobie w ogóle dupy nie zawracał tym szukaniem amunicji w pośpiechu. O, latarecka się skulwiła. O, tu jest jeszcze jeden kijaszek. W ogóle dziwne jest z tą latarką, nie? Bo ona, jak jej zabraknie baterii, no to się wyłącza, obviously. Natomiast można wtedy wcisnąć J i coś się dzieje i zaczyna działać. Jakby ktoś po prostu baterią się tam pobawił. Dobra, halo. Nie widzę tu specjalnie przejścia. A, może tu? Nie. Wyglądało ciekawie. Dobra, tam są jeszcze jakieś drzwi, to może po prostu za klamkę chwycić. O, okej, okay, dobra. Nie było tematu. Kaszajat! Ono tu. No już się nie siłuj tak. Dobra, czekaj. To się nada. Nie, naprawdę nie mógł tego odstawić trochę w bok. Nie rozumiem. Nie rozumiem. To ten człowiek. Widzisz? Nic mi nie jest. O! Czysta szmata. Wow. Co wow? Idziemy na dół. Dobra. Jest przejście. Uwaga na plecy. Robimy małą przerwę. Ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie tym razem. Uwierzę, jak zobaczę. Jakie to kłótnie? Dobra, ja chyba tędy przyszedłem, jeśli się nie mylę. No, tak to brzmiało właśnie. Nie, chyba jednak muszę tam zawrócić.
Wycieczka dojdzie za mną, bo tak... Ja sobie tu klucze błądzę. Wow. Materiały craftingowe. Tess, tutaj. Koktajle Mołotowa. Fajnie, mogę je tworzyć też samemu. Patrzcie, będzie czytadło. Spotkanie z drugim zespołem świetlików przy ratuszu. Ratusz Złota Kopuła. Dziewczyna 160 cm, 14 lat, rude włosy. Wiem, kto to jest! Ze strefy kwarantanny. Widzisz? To nie nasi. Chodź tu, kurwa. Szukali cię. Tam widzisz ich. Cholera. Boże, już prawie wyszliśmy. Joel, pójdziesz przodem, ja obstawiam tyłu. Eli, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. Eli nie jest ruda? No może i nie. W tym świetle wszystko wygląda jak gówno. No ja mogę jeszcze się powoli i po cichu poruszać. Szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem. Swoją drogą, tu jest skrzynka. W sensie ta szafka. Kasztanowy. Dobrze, że nie łososiowy. Chcę tylko powiedzieć, że udusiłem klikacza, nie? Gówniak, weź kijaska i też sobie pomachaj. Jak nie mam ostrza? Nie ma grzechu. Nie mam kurwa ostrze. Dobra, chwila, może wykraftuję na szybko. Mam na to czas, w ogóle nie mam... Nie mam komponentów, brakuje mi nożyczek, żeby wykraftować. Mógł mi spalić, w cholerę. Siema, Kelembrionie. Czy widzisz pewne nawiązanie? Ej, a mogę tędy po cichu wyskoczyć? Mogę. A nie wiem, słuchaj. Może coś z tytułem związanego? Nie wiem. Gdzie ja mam iść?
Jak mówiłem już, nienawidzę wymyślać tytułów i mówię, a, oddam mu hołd, po prostu. Oddam mu hołd, to nie będę musiał samemu nad niczym myśleć. Jezu, przydałbym się ten nożyk, jak mam być tak kompletnie szczery. W sensie te nożyczki. Co na drugą, to jest głupie, bo... Czy ja mając nożyczki naprawdę muszę robić z nich nóż, żeby coś zaciukać? Czy samymi nożyczkami by nie wystarczyło? Dobrze słyszysz. Słabo, powiem wam. Tess? Może ty byś mnie teraz podsadziła dla odmiany? Nie było tematu. O kurwa, jeden nabój. Musi być dobry. No tak, w sumie czerstwy też. Też by mu się coś należało. Coś wymyślimy. Czerstwe tytuły to u nas... U nas norma. 8. Gdzie? Gdzie tam? Czemu ma strzałeczkę? Ups. Nie poszło do końca tak, jak chciałem. Możesz już Wika zacząć wpisywać 9, nie? Teraz byłoby super, jakbyś zaczęła strzelać do cholery. Dziękuję. Kurwa, no ja potrzebuję tej drabiny i tylko tej drabiny tak naprawdę. Nie, to jest ostatnie. Ej. Zapomniałem o nim tu. Jeszcze jak? A słyszeliście o tym chłopaku, co umarł od malinki? To dopiero głupia śmierć. No, autentycznie. Co by było fajniejsze niż pusta szafka? Jebane nożyczki, kurwa. Wskazówka. Wezmij się po drabinie do wyjścia. Pierdolcie się z takimi wskazówkami, to tyle ode mnie tutaj. No bo tej drabiny się nie da zdjąć. Przynajmniej zakładam. Pełna szafka też by była super, ale... No ja jestem realistą. I nawet taka zwykła szafka z pojedynczymi drabinkami, nożyczkami oczywiście, byłaby też git, niezwykle. Dobra, tego zombiaka trzeba tu ściągnąć. O, kurwa. Tylko nie idź na mnie prosto, halo.
Dziękuję. Jak grzecznie. O. Da się. Tess. Pamiętaj, kto jest kobietą w tym związku, to ja powinienem iść przodem. Nie ma szans. Nie, myślę, że mógł być to mój błąd. Może próbowałem przyciągnąć tę drabinę, będąc zbyt schylonym. Mogło tak być. Nieźle dajecie sobie radę. Po prostu mam. Nieźle. Chwilowo. Nieźle dajecie sobie radę. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest tam. Spojrzałem. Jak wejdziemy na tę ciężarówkę? Spróbujmy coś znaleźć. Jesus. W żadnej innej grze to by nie był problem. W ogóle najmniejsza przeszkoda, nie? W każdej kurwa normalnej grze bym po prostu wziął rozbieg, skoczył i złapał się górnej krawędzi tej ciężarówki. Ale nie tu. Tu z jakiegoś powodu ktoś uznał, że 2,5 metra przeszkody to jest już za dużo dla dorosłego człowieka. Pożyczę to sobie. Mam nadzieję, że chłopaki... Nie! Kurwa, biegacze! Ojojojojojoj! Wypierdalaj! I ty też! I poubij go! O nie! A to działa, kurwa! Po co ja się staram, jak mam ją? No dobra. Ci są podobni do tych, którzy mnie ugryźli. Mają jeszcze twarze. Zarazili się niedawno. Dobra, zobaczmy. Pewnie ci żołnierze. To znaczy, że z nich tu więcej. Musimy iść. Przejechał po nim. Walić go. Hello there. Dobra. Siema, palolku. Nie muszę wszystko sam robić. Znaczy poza walką oczywiście, nie? Dla wiadomo. Mogę sobie zrobić szybkie tworzenie, proszę. Dobra, może od razu bym tego użył. Nie. Nie wiem, że w Battlefielda pytasz? A ty jesteś w domu w ogóle? Myślałem, że jesteś w robocie. O 22:40. To... Zdążę, myślę, do tego czasu. No ja też. Nie wiem, jak tam ten sławny YouTuber. Nie będę wam tego czytał, nie? Wiecie, jak się zombie... Skąd się zombie biorą? Prawda? Kijasek się przyda. To... Teran! No. Przejdziemy tym budynkiem. Jasne, to poprzednim razem zadziałało. Sorry, nic już nie mówię.
Fabuła? Tak, ja do fabuły nie miałem nawet przez chwilę zastrzeżeń. Natomiast nie podobała mi się optymalizacja. Ale jak już to chodzi. Okej, szybko. Wiem. Okej, wystarczy szybko. Wam tak. Masz coś na bucie. Mieszne raczej, bym powiedział. Okej, okay. Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. O nie, Palolek, nie czytam spoileru! Marlin uważa, że jesteś odporna? No. O kurwa. Patrzcie, mogę zwiększyć pojemność, szybkostrzelność! W odpowiednim miejscu. Tak. Wymykałam się nocami. Jak się kraftuje większy magazynek ze śrubek? No wiesz, no, żeby pozwiedzać miasto. Zarażeni dopadli mnie w centrum. Szybkostrzelność jest mi niepotrzebna do niczego, nie? Bo mogę sobie po prostu szybciej klikać. Zwiększmy magazynek. Tak czy owak. Jeden z tych, o, jak oni się nazywają? Biegacz. Jak on to chce zrobić? Była wtedy z tobą Marlin? Jak cię ugryźli? Nie. Aha. Pobiegłam do niej po pomoc. Mogę jeszcze szybkość przeładowania mu zwiększyć, jak się okazuje. Mało brakowało. Mam nadzieję, że nic jej nie... Plus dwa pociski, no. Wszystko będzie dobrze. Tu już nie mieli pomysłu, co zrobić, to po prostu nie pokazali, nie? Można i tak. No i bez kitu. Jest powiększony. Jakby nie było. Może obejrzyjmy go sobie. Proszę, mogę obracać. Przybliżać. Tylko się nie da jak w Red Deadzie go po prostu przesmarować. To jest fajne. Strasznie mi się to podobało. W ogóle strasznie mi się Red Dead podoba. Zawsze w serduszku. No dobra. To co, idziemy dalej. Za duży wybór, dali mi dwie pary drzwi. Ło. Co do chuj? Sorry, to ja. Tess. Sorry. Chodź, trzymaj się mnie. Dobrze, że nie wszedłem tędy, bo było wielkie rozczarowanie, nie? Ach, okej. Okay. Niby ratusz? A jak muzeum? Stare muzeum. Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat. No, nie wiem jak wy, ale zamiast tego kija, to bym sobie pozwolił na taką szablę. Gdybym był postawiony w takiej sytuacji, to myślę, że bardziej by się sprawdziła. Bo nieważny jest jej wiek, tylko... Jakby to, że została do tego zaprojektowana, ale no, kimże ja jestem, żeby to oceniać. Nawet myślę, że pierdolnięcie takim statkiem w łeb byłoby bardziej bolesne niż tym kijaskiem. Dobra, uwaga na głowę. Szybko, przechodź. Joel! Joel!
żyje. Zaraz do was dołączę. Są tutaj! Tess? Uciekaj! Uciekaj! Dobra. Jestem całkiem mocno przekonany, że one sobie tam poradzą jakoś. Bosko, ja mam 5 nabojów, wiecie co? Jest to świetny moment na odrobinę craftingu. Może nie wspaniały jednak. Kurwa, to nie był dobry moment. Pika! Szykuj się! Okej. I got this. Siema, Zan. No, taki tak, taki trochę skam. Kurwa, nie? Jeden za mną, nie? Mam pewien pomysł. To jest wybitnie dobry plan. Wymagałby tylko sprawdzenia, jak się dostać do mojego plecaka. Tak nie. Kurwa. A to też jest jakaś myśl, słuchajcie. Chyba wszystko, nie? Nie, no to powiem wam, że
Ładnie to grałem, bo byłem przekonany, że tutaj to już się rozpierdolę. A tu nie. Ale nie zmienia to faktu, że ja muszę ogarnąć, czekajcie, samouczki, tego i butelki, ruszanie się, skradanie, miejsce na broń. Przytrzymaj V, aby otworzyć ekwipunek. No to ci kurwa cały czas to robiłem. Uwaga, wciskam V. Nic. Mogę przytrzymywać, mogę, nie wiem, klikać, nic to nie robi. A, okej, może... Może tak... Dobra, dobra, nie było tematu. Co różnie, generalnie to co podejdzie, jak zwykle zresztą, natomiast no teraz The Last of Us zacząłem, wcześniej był Harry Potter przez dłuższy czas, znaczy Hogwarts Legacy. Trochę PUBG ostatnio było, trochę SnowRunnera. Nie wiadomo, tak co dwa tygodnie raczej zmieniam repertuar, bo mi się po prostu zaczyna nudzić. Związek na pewno ma, słuchaj, no taki, że... że niedawno był serial, a teraz jest to, no to... O, to było dobre. Co to Znaczy, inaczej, no The Last of Us było w planach na pecety od jakiegoś czasu, ale wyszło tylko na konsolę. Kurwa! No to go załatw! Tak, Wika, to było 10. Cholera, mało brakowało. Nie, bo mniej więcej wiedziałem, że raczej będzie chodziło o ten czas, kiedy to wyszło, nie? Dobra. Nie mam alkoholu. Ale to nie zmienia faktu, że można by się podleczyć troszkę. 10 zgonów od początku mojej rozgrywki. Cholera. I tak sobie liczymy. Licznik śmierci. Jak tam? Tak, w porządku. Tędy. Staniemy się na dach. A ty, mała? Wszystko okej? Okay? Zdefiniuj, okej. Oddychasz? A nerwowe oddechy też się liczą? Tak, liczą się. No, to wszystko okej. Ale wczoraj po graniu też sobie podsumowywałem za nią. I naprawdę, aż się boję to powiedzieć, ale naprawdę bardziej mi się podoba serial niż gra, sorry. Ja wiem, że ktoś może mieć jakieś tam... zasoby nostalgii. No ale.
Zacznijmy od tego. To nasz budynek. Ale też, nie wiem, rozwój postaci. W ogóle sama Eli, która jest moim zdaniem w serialu wspaniale zagrana i z taką barwną postacią. To jest człowiek o twarzy dziecka, który mówi głosem kobiety, ale teksty dziecka wciąż, nie? No tak, serial... Znaczy ja nie mówię, że gra jest słaba, tylko po prostu jak się nie grało w nią wcześniej, tak jak ja, gdzie ja wcześniej zagrałem tylko w ten prolog, nie? Ale serial obejrzałem od deski do deski i teraz sobie w to gram. No to uważam, że ona tak trochę blednie przy serialu, nie? Odsuńcie się. Znaczy nie no, akurat na możliwości tamtych czasów to bym tego nie zrzucał, bo to raz, że 10 lat to teraz akurat nie jest tak dużo, jeśli chodzi o możliwości gier. Ale pod samym kątem fabularnym i budowania postaci uważam, że no fajniej to wyszło w serialu, nie? I co, znalazłaś to? No, to prawda. Jeszcze nie wiem. Ale kurde, widok jest ekstra. Chodźcie, tędy. Hej, dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. Jezus Maria, nie mogę z tym po prostu, nie mogę tego zdzierżyć, nie mogę jej zdzierżyć w tej grze. O ile w serialu naprawdę ją lubiłem, tak tutaj... Już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała. No, coś takiego, Wika. Dokładnie na tej zasadzie to działa, nie? O! Shiny! Tym razem. Patrolować miejsce spotkania przed przetransportowaniem dziewczyny do następnej kryjówki, zagwarantować brak obecności wojska. Upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa. Jej bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. Kurde. Wszystko mi mówi, że będzie ważne. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją. Ale... jak do tej pory to tak nic na to nie wskazuje. Musimy się wspiąć. Też mam wrażenie, że motywacja ta jest w serialu była jakaś taka lepiej nakreślona i taka zdrowsza. W sensie, że było widać, że jakąś tam ma nadzieję na to, że to rzeczywiście załatwi sprawę, ale bardziej dla nich. W sensie, że oni się wreszcie jakoś tam odkupią, zrobią coś dobrego i będzie spoko. A tutaj mam wrażenie, że tak było... Najpierw bym chciała zabić. W sensie... tą Belę. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. A potem uznała, że jednak to dobry pomysł i teraz jest to tak głęboko, wiecie, tak głęboko w to wierzy, że już... Chuj. No, trzymaj się, Zen. Do następnego. Do usłyszenia. Dawaj znać, jakbyś chciał w PUBG'a pograć, bo on dalej jest zainstalowany. I nawet Pito ostatnio grywa. Nie, nie!
teraz będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże. Może oni, może mieli mapę albo coś, co wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. No. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna? Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. To prawda. Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O ja pieprzę. Ona jest zarażona. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać. O Chryste. Ups, tak? Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd iść. O nie, 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 nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Chula. O nie! Są już. Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy... Po prostu spieprzajcie! Wynoście się. Ellie... Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Wiemy, że tam jesteście. Odłóżcie broń i wyjdźcie spod... Z jednej strony dobrze, bo jej nie lubiłem, ale z drugiej strony dobrze strzelała. Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. O rany. Łapać ją! Otoczcie ją! Nie zatrzymuj się. Nawet w ogóle jej śmierć, nie? Jak nie jestem fanem tego, jak zostało to przedstawione w serialu, w sensie ten pocałunek był całkowicie zbędny. Ale no jeszcze kwestia tego, że tam miała masę granatów, a postanowiła z jakiegoś powodu to podpalić. I szukała na szybko zapalniczki i sposobu odpalenia jej. Było strasznie głupie. Ale ten, ale jakieś to mimo wszystko było takie bardziej widowiskowe i no lepiej działało. Dobra, idziemy. Zbędne pocałunki w serialach to norma. Ten do normalnych nie należał, muszę powiedzieć. No dobra. Odpuść mu. Jezus. Kurwa. No, mogło tak być.
No mam wrażenie po prostu, że gra była wybitna. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wtedy generalnie gier takich z taką bardzo głęboką fabułą było bardzo mało, nie? To dopiero później się zaczęło robić takie, taką normą wręcz, że jak jakaś gra z, no jak Wiedźmin na przykład, musi mieć też fajną fabułę. W sensie wiadomo, były gotiki te inne, nie? Skyrimy. Ale tak, żeby się skupić na budowaniu postaci i tak dalej, to mam wrażenie, że wcześniej chyba nie było to takie popularne. No i tam przez lata się doskonaliło i tak dalej. Ale ten... O, gnacik. Ale teraz jak jeszcze zrobili ten serial i teraz jak się do tego wraca, to wygląda to bardzo, bardzo płyciutko. Znaczy w porównaniu do serialu oczywiście. No, ciekawe. Co robimy? Joel! O. Głowa nisko. Robi się. Nie, co? Skąd? Co tu się odjebało? Od kogo on dostał? Przepraszam. Potrzebuję twojej broni. Więc bardzo mi się podoba to, że rzeczywiście jest tu wyjątkowo mało amunicji w tej grze. Każdy nabój ma znaczenie. Ale strasznie ciężko się celuje. Dobra, chodź Eli. Serio nie mieli więcej? O. A i też w sumie chyba nadgoniliśmy drugi odcinek, jeśli się nie mylę. No tak, bo drugi się skończył jak Tess umarła. A to nam raptem zleciała godzina, nie? Więc też ten... Widać dobrze, że zmienione jest trochę tempo tej akcji. Co teraz? Joel, jak się stąd wydostaniemy? Dobra, przejdziemy tamtymi salami. Nie wychylaj się, nie wiem ile ich tu jeszcze jest. Już ci mogę powiedzieć, że dużo. To byś podleczyć teraz. Widzisz? Odgryza bandaż, to nie jest tak, że on się tam uleże. Czekaj, nie jestem gotów, kurwa. Nie poczekał. Ja nie mam czasu. Jakie pierdy.
Czy ja muszę trzymać rewolwer też, żeby podnieść konkretnie amunicję do niego? Nie, to chyba po prostu nic nie zmienia. No czyli dobrze w sumie. W ogóle ogarnąłem, że nie muszę wcale wciskać V, tylko wystarczy, że wcisnę 3 i przytrzymam i wtedy mogę sobie przerzucać. No przydatne, przydatne. No, to byłby dobry moment na jakąś amunicję, szczerze mówiąc. A, proszę. Dobra, to już chyba wszyscy. Na to wychodzi. Jego sprawdzałem? Sprawdzałem. Tam są schody. Schyl się. Po co miałbym się schylać teraz? Idą za nami. Ej, padnij. Tam jest żołnierz. Jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Niczego nie widziałem. Przeszukać okolice. Znajdźmy ich i spadajmy stąd, zanim nie pojawią się klikacze. Szlak! Tu! Żaden mi stąd, kurwa, nie wyjdzie żywy. Tak dziarsko sobie idzie, tu na kuckach, nie? Co teraz? Teraz przydałby się Tess. Chyba tam to nie ma co wracać. Może tędy? Nie, tu jest zasypane. Okej, czyli tędy.
Nie umiem pływać. Coś wymyślimy. Baby girl. Tego co kojarzę, to powinienem dla niej znaleźć taką dechę. Ale no to kurwa zostawię po prostu. No masz. Eli? Nic mi nie jest. Nie oglądałem, no co ci Wika mogę powiedzieć? Chyba wolałbym pograć Minecrafta. Ciągle działa. O, masz latareczkę, bardzo ładnie. Dobra, przeczytamy. Oj nie, dużo czytania. Za dużo. Aha, w ten sposób. No to jest to wytłumaczone. Nie mogę obiecać, że jej tu nie zostawię, tak szczerze mówiąc. Jezu, to były leki, nie? Ja je chciałem podnieść, one się wpadły mi tu. Gdzieś. O, są. Dobra, wierzę, że je podniosłem. Już nie za bardzo jest coś, co mógłbym tu potrzebować. Joel? Chyba potrzebujesz powietrza. Znalazłem jakiś medalion śmietników. Świetlików. O, i dużo materiałów do kraftowania. Wspaniale. Więc niestety z takich przydatniejszych rzeczy to tyle. Bardzo mało tlenu. Chwilą bym mógł, nie? Ale już powodu już nie mogę. Joel budowniczy, no. No patrz, kurwa, przez chwilę się świeciło i dupa, nie mogę. Najlepiej byłoby tu wyskoczyć. Oj, Joel. Naprawdę, szukam takiej dechy, bo pamiętam, że widziałem w jakimś filmiku, zawsze mieliśmy za nią fajny taki ten, taką tradycję, że jak kończyliśmy oglądać jeden odcinek The Last of Us, to od razu siadaliśmy do Screen Crash albo jakiegoś innego kanału na YouTubie, który omawia. I od razu sobie oglądaliśmy omówienie. Tak, żeby jeszcze powspominać, co się działo i zobaczyć, czy ktoś coś innego znalazł niż my.
Pamiętam, że tam był właśnie ten, taka przebitka z gry, gdzie ona pływała na jakiejś desce. Ale tak patrzę za tą dechą, patrzę i nic tu ciekawego nie widzę. O, a propos. Dobra, nie było tematu. Właśnie na takiej. Chyba w poniedziałek było, z tego co pamiętam. Ale nie oglądaliśmy, bo to tak... No ja się spodziewałem kolejnego odcinka. Takiego... dodatkowego. Dobra. Będziesz ściągnąć z drabiny. Nie, mam wrażenie, że może nie jestem jakimś super sprawnie fizycznym człowiekiem, super fizycznie sprawnym, ale kurwa, pod taką, jeszcze mając tą taką, tu jest taka rura, wystarczyłoby się złapać za tę rurę i trochę podciągnąć i jakoś to by tam kurwa dało radę, myślę. Nie wiem, może ja przesadzam, że to by nie było takie łatwe. Ślepa uliczka, wracamy. Kur... Posłuchaj. Jeśli chodzi o Tess... Sama nie powiem ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Pewnie. To powtórz. No. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd. Voldemortisia. Małe miasteczko, ten gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie mnie jakiś. No to ruszajmy. No dobra. Będzie szybciej, jak pójdziemy tędy. Rany. Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Że ptaka? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. Dlaczego nie zabrałeś mnie z powrotem do Marlin? Króliczek. Gdyby było załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może No. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Nie, powiem wam, że chuj mnie trafia na to, jak ona jest cicha. Może, nie wiem, bo Wika wczoraj mówiła, że nie. Ale to może być też kwestia tego, że ja mam trochę filtrów poustawianych w OBS-ie, więc może to rzeczywiście na streamie brzmi trochę lepiej. Natomiast... Brawo. Dla mnie to oni mruczą do siebie. Trafujemy się? Nie, na górze jest trud kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Wow, zobacz.
Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. Przepraszam, ja odleciałam na chwilę. Popierdoliło ją. Świetlikami kurwa zachwyca. No, to naprawdę ładny głos. Nie, tędy też nie przejdziemy. Wykorzystuj deski do przechodzenia na drugą stronę. No, Eli, chodź, przydasz się. A, brzydki żart. Tak miało być, prawda? Czekajcie, mogę ją oprzeć o co mi się żywnie podoba? Chodź, Eli. Kurwa, gnoju. Nie wiem, co z tym zrobić. No ta, najlepiej tu. Najlepiej tu. Bardzo ładnie. Shiny. Jakież znowu ulepszenie. Nie mam nic do tworzenia, dajcie mi spokój. Ale mam już pewien pomysł. Zrobimy tak. To se pierdolniemy tutaj. O. Teraz se wyjdziemy tutaj. I cyk. Do mnie moja desko. No i teraz pytanie. Czy my chcemy w tę stronę, czy chcemy... No ja chyba w tę stronę, chyba nie ma wyjścia. Joel budowniczy, proszę bardzo. To ty, Bill? Gdzie się zazwyczaj spotykacie? A, różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale... Nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. Tutaj. Uwaga. Do mnie, moja desko. O kurwa. Czym klikacza? No tak właśnie, kurwa. Revelio, no. Revelio by się przydało tutaj. Ja nie potrzebuję ostrza. Zakładam, żeby zadziałała. W końcu, skoro można, nie wiem, udusić ich. Nic ciekawego. O? Po
co oni kurwa robią te szafki, jeśli w nich od samego początku gry jeszcze nic ciekawego nie znalazłem? No to karteczki są wszędzie. Ku pamięci. Zabierz więcej tabletek, spróbuj zorganizować więcej amunicji. Pozostały tylko 3 tygodnie do następnego przerzutu z TS. Jesteśmy tacy sławni, kurwa. I albo czytam o Eli w jakiejś kartce, albo o TS. Wszyscy o nas wiedzą. Nareszcie. No dobra, to sobie poeksplorowaliśmy, wziąłem trochę amunicji. Fajnie było. To jest Joel budowniczy. Joel. Cholera, zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. Spojrzał. Przecież ja cię... Gdzie? Dobra. No. Tylko otwórz bramę. Jasne. Ostrożnie. Okej. Zobaczmy. Ta-dam! Dobra robota. Bardzo ładnie. Mam lepszą rurkę. Wiecie, co mi się strasznie podobało w Days Gone? Te wszystkie samochody, które... Każdy miał bagażnik, każdy miał maskę, z każdego dało się coś wyciągnąć, nie? To był taki fajny pomysł. Należał do świetlików. Wiedziałby, gdzie się dało. O kurwa. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. No muszę powiedzieć, że trochę jest tych kombinacji. Przymusowa ewakuacja. Ewakuacja dokąd? A jak myślisz? Do strefy kwarantanny. Część ludzi ostrzeżono o zbliżającej się pandemii. W większości nie. Kurde, ciężka sprawa. Musieli zostawić cały swój dobytek. Nie to było najtrudniejsze. To miejsce jest urocze. Nie. Myślałem, że jest jakaś... A jakie jest twoim zdaniem? Dobra, zatwierdźmy to. 13. Można i tak to ująć. Myślałem, że jest jakaś mechanika w tym. Na przykład, że on się zacina w pewnym momencie i trzeba wyczuć ten moment, ale chyba nie. Dobra, Fedra tu była. Tak mi tego brakuje. Właśnie z Days Gone. To Days Gone też by się przydało kiedyś przejść, bo przecież ja już całkiem daleko byłem tam z tego co pamiętam. Sklep muzyczny, no proszę. Hello there. Eli to Siri. Discount chyba, kurwa. Cholerni zarażeni pojawiają się zdecydowanie zbyt blisko kryjówki przy kościele. Wygląda na to, że znów będę musiał zlikwidować luki w naszej obronie. No to... To brzmi właśnie jak ten, jak Billy. Tak? To jest głos Siri? Nie, bo to jest... To... A no może? Tyle tu płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. Sama nie wiem. Jesteś pewna? Ja tak... Ja mam wrażenie, że Siri miała trochę inny głos. A sprawdziłaś to na necie? Już? Może?
Aha, okej, okay. To jak sprawdziłaś, to nie mam pytań. No, Joel to Simba, to już ustaliliśmy. Generalnie jak na dubbing, których nienawidzę, to ten jeszcze tam w miarę daje radę, muszę powiedzieć. Nie jest taki najgorszy. Ja liczyłem, że ja jej tutaj tę gitarę ogarnę, bo pamiętam, że ona miała jakieś fiksacje na punkcie gitar. I tak, też mi nie zaspoilerujecie dwójki. Natomiast... To na pewno dzieło Billa. Czy poza Billem ktoś tu jeszcze mieszka? O ile wiem, nie. Jeszcze D mieszka. Razem są debil. Bob, nie zamierzam opuścić miasteczka bez tego sejfu. Pomóż... O! 5.17.21! Kurwa, trzeba było tak od razu. 5.17.21. Sorry, Eli. Musisz sama iść do Billa. No nie? W sumie nie wiem. Nie wiem, kto test podkładał. Pewnie też ktoś kogo kojarzę, tylko... Nie! Tak tego nie zrobisz! Jezu, 5, 17 i zapomniałem, 21 chyba. Hmm? A, no proszę. Faktycznie. Wióreczka wbiegła. Jezu. O, w mordę. O tak. To pewnie... Ręka, noga, mózg na ścianie. Twój kolega ma lekką paranoję może? Delikatnie mówiąc. Córka barona, Anna? Ona, to nie była Anna? Nie, Anna to była chyba żona, nie? Nie pamiętam, jak się ta córka nazywała. Tamara, no. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Mogę to jakoś... Czekajcie, muszę to sprawdzić. Dobra, może być tu. Warto było. Jestem w punkcie wyjścia. No co zrobię? Lubię wybuchy. O, strzały. Przejdziemy po niej na drugą stronę. Joel budowniczy, no. No. To jest Rosh? No to też Simba. To w takim razie Simba to też Rosh. Tak to działa. Wow. No, the more I know. Droga wolna, wchodź. Okej. Okay. Cholera. No, trzeba będzie główkować. No, dokładnie tak jest, nie? Tam jeszcze brakuje tego. Szczerbatka, jak on się nam nazywał? Karolaka i Piotra Adamczyka. Jezus, no przecież jak tutaj pierdolne, to się zabije w cholerę. Jakieś dziwne wrażenie, że... Nie.
No. Hej. O, kto by pomyślał. Daj mi go. Dobrze sobie radzę z takim sprzętem. Strzelanie lepiej zostaw mnie. Oboje moglibyśmy mieć broń, żeby się osłaniać. Nie sądzę. Cóż mogę powiedzieć? Jak zwykle nic o Wiedźminie. I bardzo mnie to boli. I będę musiał naprawdę zrobić streama z Wiedźmina, tak czuję. Kurwa, no. Nie mam na to pomysłu. Chyba, żeby... Nie, to by było zbyt głupie, żeby było możliwe. Tak. To byłoby zbyt głupie. Po co mi ta latarka teraz za dnia? Jeszcze pytanie. Nie, absolutnie nie widzę tu nic, co mogłoby mi pomóc, niestety. Chyba, żeby te dechy przenieść? Przenieść. No jasne. Więc ja teraz będę każdy dach obrabiał tą dechą? Przepraszam? Nie, chyba tutaj mam... Podobało mi się, jak gra tłumaczyła mi, jak działa grawitacja. Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. A już na pewno nie za cholernymi kaszejadami. Potrzebuję czasu, żeby przekonać się do nowych osób. Jak uskoczyła. Ładnie. Z tego co wiem, to on jest wspomniany w grze, ale no nie jest to tak nakreślone, nie? Mika! To jest twoja wina teraz. Bo żeś mnie zagadała. Ja normalnie widział. Kurwa. O! To działa. Cholera, zobacz. Kaszojada, dokładnie. A już nie wiem, przez kaszojada strzał. I co teraz? Trzeba będzie... O, buteleczką. Ech, dobrze, że byli przygotowani na to. Odsuń się, odsuń się. Te pułapki są super. No i tak. Już biorę na zaś, bo wiem, że to się przyda. Trzymaj się blisko.
Dobra, ja pierdolę, Bill! Leć po Bo-Katan! Kolejna z debilnych pułapek Billa. Jak coś jest głupie i działa... To przeciwwaga! Okej. Przetnij linę! To zjadę na dół! Zjedziesz. Nie, kurwa, nawet w drugą stronę jest ciężko. Zajmij się liną! Eli, jak tam? To może trochę szybciej. Dobra, ja to sam kurwa przez... O, fuck. Dwanaście. Będzie 13. Jesus. 13. Trochę tu powiesimy, czaty. Zajmij się liną. Eli, jak tam? Robię co mogę. Jesus. Nie masz chwili. A już tym bardziej ja. No kurwa! Już tak dobrze było. Zajmij się liną! Eli, jak tam? Mam wrażenie, że 14 już, wiesz? Ile można linę przecinać? Ja pierdolę. To naprawdę potrwa. Zajmij się liną! Chyba 15, no. No przecież robię co mogę. No, wypierdalaj. Jak ciężko jest w ogóle ocenić odległość, jak się wisi. Eli!
Jezu. Nie. Ona jest jakaś kurwa kuloodporna. To jeszcze tego łba nie mogę namierzyć. Ja nie wątpię, że to była fajna zabawa na konsoli. Gdzie to samo za was celowało. Ale tu tak przyjemnie nie jest. Oj, chuj. O! Tak daleko jeszcze nie byliśmy. Jeszcze mną dynda, nie? Zostaw ją, suchy synu! Oj! Wała, wiła. Cholera, Eli, są coraz bliżej! Auć. Nie. Już mam was kurwa dosyć. Jest i Bill. Wreszcie oberwał. Ta rurka chyba jest lepsza niż to strzelanie, szczerze mówiąc. Jaki unik. Gdzie oni poszli? O nie. O Jezus Maria. O Jezu, ja chcę już być u Billa. Cholera. Do tyłu! Gdzie teraz? Dobra. Chodźmy tędy. Biegnij, Eli. Uwaga z tyłu. Bill, chodź. Bill, wchodzą drzwiami! Eli, trzymaj się z tyłu! Z tyłu! Mia! Kurwa! Ona się wreszcie do czegoś przydała! Niesamowite! Mało żyćka, cholera. Czy ja mam jakieś apteczki jeszcze? Nie za bardzo. O cholera. Cholera, zaraz tu będą! Chodźcie! Przerzucają się szybko ceny, ciężarówko! Dobra. Masakra! Brakowało. Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle... Eli.
Ej, co jest? Joel, co ty uprawiasz? Rozuj mnie! Powróć jej na kolana. Uspokój się, stary. Ty już wróci na kolana! A to jest guślarz. Spokojnie. Dałeś się ugryźć? Nie. Prawda? Zostać coś. Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby za to stanie. Wystarczy! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Nie wiem. Nie obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę. To ma być jakiś żart? Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. To może jeszcze weźmiesz moje żarcie. Proszę. Na ciebie wyszło być na zdrowie akurat. Posłuchaj mnie, mała gówna. Nie, pieprz się! Przykułeś a mnie teraz do... teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Tak, chciałbyś. Możesz przestać. Chuj, jak zgniłem. Dobra. Słuchajcie, świetny moment, bo w zasadzie jesteśmy u Billa, nie? Więc w zasadzie gdzieś tam się trzymamy tego, co było w serialu. Także może rzeczywiście dobrze byłoby to skończyć. Jutro, tak jak mówiłem, na pewno będzie The Last of Us i być może coś jeszcze. Znaczy, na pewno coś jeszcze, ale jeszcze nie wiem co. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, buźka nerwa.